Witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dzisiaj odcinek 20. Dawno się z Państwem nie słyszałem, bo zamiast w weekend robić kolejną audycję, a do tego Paralaksę, siostrę bliźniaczkę Poli dla radia Paranormalium, no dałem się namówić na narty do Pensylwanii. A tak w ogóle to jak Państwo myślicie, jak ja spędzam weekendy? No właśnie, jak spędzam weekendy? No głównie czytam, bo wtedy mogę się naczytać dosyta. Nagrywam, oczywiście, jak jest szansa i prawdopodobnie dla wielu z Państwa jest to bardzo nudziarski sposób na weekend, ale ja nie narzekam. Tym razem jednak były narty z przyjaciółmi na trasie Camelback, znakomite miejsce narciarskie, no a potem wiadomo, no, długie nocne Polaków rozmowy podtrzymywane czerwonym winem i innymi przysmakami przy kominku, a na zewnątrz domostwa pilnował Rysiek. Rysiek to jest w zasadzie, początkowo myśleliśmy, że jest to ryś, ale okazało się, że jest nieco mniejszy, więc powinien się nazywać Żbiku, nie Rysiek, no ale Rysiek został i Rysiek jest Żbikiem, który no czasami zakrada się gdzieś w okolice, no i czeka, czy ewentualnie z takiego nocnego Polaków spotkania nie zostanie trochę bigosu albo czegoś równie dobrego. Za to już od poniedziałku, niestety, śrubkę mocno mi przekręcono, chyba za karę w pracy, no i kiedy po czymś takim wraca się do domu, no to wraca się na autopilocie, bo auto jak koń samo zna drogę, no i najwyżej na usta ciśnie się parę słów w stylu haiku, których ze względu na młodych słuchaczy nie będę cytował. A mówiąc o młodych słuchaczach, okazuje się, że młodzi słuchacze również słuchają Polaraksy, z czego mi się bardzo cieszę. No chciałbym tu przy okazji pozdrowić Jakuba. Z Jakubem pogadałem sobie trochę ostatnio w komentarzach pod Polaraksą numer 19 i okazało się, że Jakub słuchał Polaraksy w nocy. No i nie robił tego specjalnie legalnie, miał spać, słuchał po nocy i nakryła go mama na tym procederze. A była to ta Polaraxa z przepowiednią z Malawi. No ja oczywiście dobrze znam takie uczucie, bo przez kilka lat na przykład mój ojciec nie mógł zrozumieć, co się dzieje z bateriami do latarki, bo szybko się zużywały, a w tamtych czasach o baterie nie było łatwo, w ogóle były kiepskiej jakości. Bardzo często się regenerowały na kaloryferze, od czasu do czasu wypluwając z siebie jakąś podejrzaną, czarną ciecz. Ojciec wciąż załatwiał nowe, no i kiedy okazało się, że chciał sobie coś tam po nocy przyświecić albo gdzieś pójść, okazało się, że te baterie za bardzo nie chciały działać i w końcu nawet doszło do takiego małego kryzysu rodzinnego, bo mój wujek Janek załatwił mu większą ilość tych baterii, ale zanim ojciec je wykorzystał, ja już zdążyłem je zużyć jako pierwszy, no i ojciec w desperacji był przekonany, że wujek Janek to mu chyba jakieś te baterie już chyba zużyte dał i miał z nim na ten temat poważnie porozmawiać, że dał mu szmelc, no i wtedy się musiało wszystko wydać. Ja się przyznałem, że czytam po nocach, no i sprawa się rypła, także doskonale rozumiem no, problem Jakuba, że z tym czytaniem po nocach, bo no, sam to dobrze pamiętam. Natomiast ja w tamtym czasie dostałem fantastyczny prezent wtedy pod choinkę, bo dostałem latarkę. Dostałem moją własną pierwszą latarkę i była to latarka niezwykle wypasiona. Miała dwa suwaki po bokach, no i można było tam przesunąć i światełko czerwone i światełko zielone. Także w tamtych czasach była to kosmiczna technika. Oczywiście też wyczerpywałem te baterie jedną za drugą. Były to wtedy, zdaje się, 9V czy 4,5V baterie, które no niemiłosiernie się wylewały i bardzo krótko działały. Natomiast za taką latarką, którą wówczas dostałem na Mikołaja, no zatęskniłem kiedyś, kilka lat temu, bo kiedy żeglowałem po nocy w górę East River, u brzegów Manhattanu, po drugiej stronie był Williamsburg, nagle zawyła syrena, okazało się, że jest straż przybrzeżna przy mnie. Byłem troszkę zaskoczony, bo no, mój jacht nie wyglądał na to, że może sprawiać jakieś kłopoty, czy być niebezpiecznym dla żeglugi. No ale okazało się, że no, moje światła nawigacyjne się spaliły, no i dostałem 5 minut czasu na wymianę i nie było czym wymienić niestety. No i to się skończyło tak, że Straż Przybrzeżna praktycznie odholowała mnie do najbliższej zatoki, gdzie był oczywiście posterunek Straży Przybrzeżnej. Tam dokonano czesania całej łódki, czy wszystko jest, czy są gaśnice w liczbie 3, czy są wszystkie kamizelki. Na szczęście o kule odporne nie pytali i inne urządzenia nawigacyjne i tak dalej. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, no ale taka przygoda i wówczas właśnie przypomniałem sobie o tej latarce, że miałem właśnie idealną latarkę, którą można było pokazać właśnie czerwone światło po lewej, a zielone po prawej burcie, tak jak wymagają tego przepisy. No a Jakub, pozbawiony sprzętu, no spokojnie już dospał do rana i trochę się rano zdziwił, bo na śniadanie czekała go owsianka. Tak, tak. Okazało się, że jego mama wysłuchała całej audycji, usłyszała o tej przepowiedni z Malawi, że wszystkie dzieci mogą źle skończyć, jeśli nie zjedzą owsianki, więc no, troszkę się Jakub dziwił, ale w końcu, kiedy wreszcie dosłuchał Polaraxy, dowiedział się, że przecież mama z poświęceniem ratowała mu życie. Także pozdrowienia dla Jakuba i jego mamy Magdy. Bardzo dziękuję, że Państwo słuchają mojej audycji, dlatego no, będę większą uwagę zwracał na treści, jakie tu przekazuję, żeby po prostu no, nie mieściły się w tych formach wychowawczych i w tym wszystkim, co chcemy przekazać młodszemu pokoleniu. No ale ja Państwu opowiadam ten swój własny życiorys, co chwila wpadam w jakieś dygresje. Dzisiaj już na samym początku, a tutaj przecież jak zawsze na początku Polaraxy, no czeka kosmos ze swoimi nowościami. Co prawda nowości są mieszane i mam różne mieszane uczucia, które przekazać informacje, a które nie, bo niektóre wyglądają na bardzo nudne, choć ewentualnie mogą mieć niezwykłe konsekwencje. I na przykład jedną z takich informacji jest to, że nasz Układ Słoneczny jest czymś bardzo nietypowym. Jest czymś nietypowym kompletnie we wszechświecie. Dlatego, że według najnowszych badań prowadzonych dzięki analizie danych z teleskopu kosmicznego Kepler wynika, że na przykład te eksoplanety, które orbitują tą samą gwiazdę, one zazwyczaj są podobnych rozmiarów, a ich orbity są regularnie od siebie oddzielone. Tymczasem w naszym Układzie Słonecznym mamy pełną różnorodność. Są rozmaite planety, jeśli chodzi o wielkość i wygląd, a także odległości pomiędzy nimi nie są regularne. Na przykład najmniejsza planeta w naszym Układzie Słonecznym, Merkury, jest wielkości 1/3 Ziemi, a największa, Jowisz, jest 11 razy większa od Ziemi. Oznacza to prawdopodobnie, że nasz Układ Słoneczny powstał w jakiś inny sposób niż większość tych obserwowanych Układów Słonecznych po całym wszechświecie, a zbadano ich sporo, bo zbadano do tej pory 355 gwiazd, wokół których krąży około 909 planet. No i regułą jest w takich układach słonecznych, że te wszystkie planety, które krążą, są podobnych rozmiarów. Obserwuje te wszystkie planety teleskop Keplera. Kepler to jest no, troszkę mniej znany teleskop od Hubble'a i gdyby je porównać ze sobą, to Kepler jest mniej więcej 1/10 wielkości Hubble'a, także nie jest to największych rozmiarów teleskop, ale jest bardzo pracowity i wspomaga go przy tym obserwatorium Keck z Hawajów. No i astronomowie sądzą, obecnie jest to teoria, że być może te giganty naszego Układu Słonecznego, Jowisz i Saturn, w którymś momencie historii wszechświata przybłąkały się tutaj właśnie i zadomowiły się na tyle, że sprawiły, że nasz Układ Słoneczny jest taki właśnie interesujący, różnorodny. No i właśnie obecnie obserwuje się we wszechświecie te wszystkie planety wielkości Jowisza po to właśnie, żeby zbadać, jakie reguły nimi rządzą, w jaki sposób one zachowują się w swoich układach planetarnych i być może to podpowie, o co chodzi, co wydarzyło się w Układzie Słonecznym, jak to się stało, że właśnie nasz Układ Słoneczny wygląda w ten sposób, a nie inny, a nie tak typowy jak w innych częściach wszechświata. Także wydaje mi się, że ta informacja jest zaskakująca i otwiera, a właściwie uchyla pewną puszkę Pandory, bo być może uchyla właśnie drzwi dla teorii elektrycznego wszechświata, do którego powoli zabieram się, żeby zrobić na ten temat jakąś większą i dłuższą audycję. Teoria jest skomplikowana, jest fascynująca, jest też niecodzienna i też jest czasami, momentami trudna do uwierzenia, co w dzisiejszych czasach, kiedy no, krążą takie teorie jak teoria płaskiej Ziemi, łatwo jest po prostu wrzucić to wszystko do jednego kotła, byłoby to bardzo niesprawiedliwe. Ale o tym w przyszłości. Na razie taka mała informacja, która jest częścią tej większej składanki, którą będę chciał kiedyś Państwu zaprezentować właśnie na temat tego, że nasz Układ Słoneczny nie jest czymś zwykłym i typowym. Nie jest takim zupełnie kompletnym zadupiem wszechświata, jak zazwyczaj się uważa gdzieś na końcu naszej galaktyki. Natomiast jeśli chodzi o inne ciała niebieskie, które śmigają w tym naszym Układzie Słonecznym, to oprócz oczywiście planet mamy te planety, które są planetoidami, uznane zostały za planetoidy, na przykład Pluton, który został zdegradowany jakiś czas temu do takiej rangi. Kursują także asteroidy. No i 4 lutego, czyli już nie tak długo, obok Ziemi śmignie taka asteroida zwana 2002 AJ129. Ma ona pomiędzy 490 metrów długości lub szerokości, a 1220 metrów, także jest to spory kamyk, bardzo nieregularny. No i jest on obserwowany przez NASA, przez Center for Near Object Studies i przeleci teoretycznie w bardzo bezpiecznej odległości, bo będzie to odległość 4 milionów kilometrów od Ziemi. I wydaje się, że jest to bezpiecznie, jest to kawał drogi. 4 miliony kilometrów. Ale ta strefa bezpieczeństwa wokół Ziemi ustalona jest na 7 milionów kilometrów, czyli jest to gdzieś mniej więcej w połowie tej strefy. Także mimo że daleko, wcale bezpiecznie nie jest i takich kamyków pojawia się coraz więcej, różnej wielkości, no i coraz częściej zwraca się na nie uwagę, no czy aby czasami któryś z nich nie przeleci na tyle blisko, że o nas zawadzi, a odpukać jeszcze w nas trafi. I w tej chwili asteroidę będą obserwować dwa teleskopy, dwa amerykańskie teleskopy, jeden w Kalifornii, Goldstone, a drugi Arecibo, który na szczęście znów pracuje, znów wszystko w Arecibo działa, odbudowano wszystko to, co się zepsuło, także Arecibo, stare dobre Arecibo znowu pracuje, co jest świetną wiadomością, świetną informacją, bo jest to no, prawdziwy landmark wyspy Puerto Rico. No i oczywiście teleskop jest wciąż jednym z najlepszych, jakie mogą służyć do obserwacji tego typu ciał niebieskich. Te radioteleskopy dokładnie zmierzą wielkość tej asteroidy, także jej kształt. Zmierzą także prędkość jej rotacji, a nawet spróbują zajrzeć do środka. One działają w ten sposób, że wyślą potężny sygnał, który odbije się od asteroidy i wróci do swojego źródła i działa mniej więcej jak ta moja latarka z tymi kolorowymi światełkami. Właśnie, że się ją na chwilę włącza i się wyłącza i czeka się na właśnie sygnał, który powróci do radioteleskopu i zostanie odczytany. Szczególnie istotny jest tutaj właśnie radioteleskop zwany Goldstone i jest on, w tym roku będzie on bardzo, bardzo zajęty. Został już zakontraktowany przez naukowców do obserwacji aż 40 asteroid, bo tyle jest przewidzianych na ten rok, proszę Państwa, że przeleci w okolicy Ziemi i naukowcy mówią, że może być tych asteroid znacznie więcej. Także będą jakieś na pewno niespodzianki i trzeba w tą stronę zwracać uwagę, co nam śmiga nad niebem. Ciągle nam śmiga ta chińska stacja kosmiczna, która nadal jeszcze nie chce spaść, także do tych asteroidów dołącza się jeszcze chińska stacja. Natomiast, żeby pozostać w tych historiach kosmicznych, obiecałem w ostatniej audycji, że przekażę Państwu moją drugą teorię konspiracji na temat satelity Zuma. Co się z nim stało? Czy rzeczywiście został zniszczony w naszej atmosferze, czy też może jednak istnieje? I ta pierwsza teoria, o której Państwu opowiedziałem, jest nieco fantastyczna, jest nieco dramatyczna, a dziś chciałbym podać wersję, w którą ja osobiście wierzę i uważam, że satelita Zuma sobie już od dawna pracuje na orbicie okołoziemskiej. Być może nadal jest niewykryty. Oczywiście nie mam na to żadnych dowodów. Jedyne dowody, są to dowody tak zwane logiczne, dlatego że jeżeli, zróbmy takie założenie, jeżeli Zuma kosztował $1 miliard albo i więcej i był szczególnie tajny, był super tajny, super nowoczesny, nikt nie wiedział dla kogo będzie pracował, nikt nie wie co on miał w ogóle robić, co miał badać, co miał wykonywać, więc ma on olbrzymie znaczenie militarne. I teraz, jeżeli założyć, że taki obiekt ma tak olbrzymie znaczenie i jest tak kosztowny, no to nikt o zdrowych zmysłach w Pentagonie nie będzie oszczędzał paru groszy na tym, żeby wystrzelić go z jakiejś cywilnej rakiety w przestrzeń kosmiczną. Nawet jeśli te rakiety są trochę tańsze w ustawianiu tych satelit na orbicie okołoziemskiej i nawet jeżeli Elon Musk ma dobre referencje w tej kwestii i jest ewentualnie wykazał, że jest fachowcem w tej dziedzinie i jest w stanie coś takiego zrobić, to nawet w takiej sytuacji nikt nie będzie oszczędzał głupich $100 milionów po to, żeby ewentualnie mogło coś pójść nie tak, tak jak poszło coś nie tak. Dlatego osobiście uważam, że to wszystko od początku było ściemą, że rzeczywiście zapłacono $60 milionów Elonowi Muskowi za to, żeby poleciał w przestrzeń kosmiczną i prawdopodobnie wywiózł coś, co się miało spalić w tej przestrzeni kosmicznej, tak czy owak. Natomiast sam satelita, sam Zuma został wystrzelony prawdopodobnie wcześniej i ja podejrzewam, że być może został on wysłany w przestrzeń kosmiczną w tym samym czasie, kiedy został wysłany samolot kosmiczny. Poza blaskiem kamer, poza zainteresowaniem mediów, a cała ta historia medialna wokół Zumy była właśnie odciąganiem uwagi. Dlatego uważam, że Zumie nic się nie stało, że Zuma pracuje, że być może jest świetnie ukryty gdzieś na orbicie, wykonuje swoją robotę i został wystrzelony w przestrzeń kosmiczną znacznie wcześniej i znacznie tajniej, bez żadnej tego typu reklamy, jaka temu wszystkiemu towarzyszyła. Także wydaje mi się, że to wszystko było po to, żeby odwrócić kompletnie naszą uwagę od tej całej historii. Dlatego chociażby nawet, że już dziś właściwie nikt o tym nie mówi. Chyba jestem już ostatnim dinozaurem, który jeszcze przywraca w pamięci historię satelity Zumy, który miał być bardzo drogim satelitą, bardzo tajnym satelitą zbudowanym przez znakomitą firmę Northrop Grumman. Ale nie tylko wielkie mocarstwa prowadzą swoje programy kosmiczne. Ostatnia historia, na jaką natrafiłem, zdumiała mnie. Ogromnie mnie zdumiała, proszę Państwa, dlatego, że okazało się, że swój własny program kosmiczny mają takie kraje jak na przykład Finlandia, nie tak daleko w końcu od Polski. Zdaje się, że to się płynie dobę promem i już się jest gdzieś tam w okolicy Helsinek. No i właśnie ta Finlandia wysłała w przestrzeń kosmiczną zbudowanego na miejscu w Finlandii satelitę, który się nazywa ICEYE. Gdzieś go umieszczono na orbicie 2 tygodnie temu. Wystrzelono go na indyjskiej rakiecie, o której Państwu mówiłem w jednym z poprzednich programów, że w Indiach wystrzeliwuje się, są bardzo zajęci, że może z mniejszym rozgłosem niż SpaceX, ale oni również ciężko pracują, wysyłają sporo satelit na orbitę. No i jedną z nich właśnie był ICEYE, fiński satelita. Jest to satelita prywatny, mimo że został zbudowany w Finlandii. Jest on własnością prywatną, jest wielkości walizki, waży około 100 kg. I firma ICEYE, która zbudowała tą satelitę, chce stworzyć całą sieć takich satelit. Jest to pierwszy satelita tego typu. Ma być ich więcej. Następna ma zostać wystrzelona gdzieś w lecie. Ich celem jest to, żeby właśnie fotografowały z wysokości mniej więcej 500 km nad ziemią, żeby fotografowały powierzchnię Ziemi, no i takie zdjęcie, które będzie miało około 1,5 gigabajta, także bardzo dokładne zdjęcie, będzie wysyłane do klienta. Co to oznacza? Oznacza to, że w tej chwili mamy do dyspozycji narzędzie, które pozwoli na uzyskanie zdjęć, które do tej pory posiadały wyłącznie wojskowe satelity. Także ten monopol na tego typu informacje i fotografie, które posiadało wojska, przede wszystkim agencje wywiadowcze, w zasadzie tym samym się skończył. Firma jest bardzo ambitna. Chce mniej więcej zbudować tych satelit kilkanaście. Mówi się o tym, że będzie ich 18. I nie tylko buduje je bardzo dobrze, bo ten satelita już wysyła te zdjęcia. Między innymi w tej chwili firma, która go wynajęła, płaci za to, żeby móc obserwować ruch lodów na kanałach żeglugowych w rejonie polarnym, co jest niezwykle istotne. Dla firm, które są właścicielami statków, dla takich wielkich armatorów są to bardzo ważne informacje, dlatego że wpływają na to, jaki jest ten ruch ich statków, a jednocześnie nie muszą opierać się na serwisach wojskowych, za które płacą bardzo, bardzo drogo. Także ICEYE jest taką mini wersją SpaceX, że dostarcza właśnie prywatnie informacji potrzebnych klientowi. Także jeżeli ktoś będzie sobie chciał sprawdzić, czy jego Lamborghini ciągle stoi pod domem, no to też na przykład będzie sobie mógł w ICEYE zamówić zdjęcia, które będą robione na przykład co godzinę albo jakiś dłuższy okres czasu, w zależności od tego, ile tych satelit będzie w przestrzeni kosmicznej, no i będzie mógł to obserwować. Oczywiście na pewno do takich celów satelita nie będzie używana, ale jest to fantastyczny pomysł biznesowy. Firma już zarabia, jest ona startupem, czyli została zrobiona właściwie ze zrzutki społecznej i ze zrzutki inwestorów. No i okazało się, że zbudowanie jej kosztowało $2 miliony. Oczywiście jest to ciągle olbrzymia suma pieniędzy, ale dziś taka typowa satelita telekomunikacyjna mniej więcej kosztuje $200 milionów, czyli 100 razy więcej. A tutaj zaledwie $2 miliony jest działająca, skuteczna satelita. Ona, kiedy robi zdjęcie, obejmuje obszar 80 na 40 km, zasuwa nad Ziemią z prędkością 7,5 km na sekundę, a do zdjęcia potrzebuje około 10 sekund. Następna ma mieć o wiele lepszą już tą kamerę i ma fotografować znacznie dokładniej. I kiedy obecna fotografuje przedmioty czy struktury na Ziemi do wielkości 10 metrów, poniżej ma już kłopoty z rozróżnieniem, co to jest, to ta następna ma już fotografować do 3 metrów, z dokładnością do 3 metrów. No i teraz największa sensacja. Tak Państwu opowiadam całą tą historię o fińskim satelicie, dlatego że jest tu jedna rzecz, która mnie absolutnie zdumiała i niemalże wywaliła z krzesła. I przeczytałem ją jeszcze raz bardzo dokładnie, bo okazuje się, że szefem całej tej firmy ICEYE, człowiekiem, który stworzył prywatny program kosmiczny, działający prywatny program kosmiczny o olbrzymich ambicjach, jest Rafał Modrzewski. Rafał Modrzewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. No i przeniósł się do Finlandii. Tam znalazł warunki do właśnie stworzenia programu kosmicznego, założenia firmy. Nie jest on jedynym Polakiem w firmie. Pracuje z nim także inny absolwent Politechniki Warszawskiej, Jakub Korczyc. Także jest to taki tandem. Jest więcej osób. Są osoby także z innych krajów niż Finlandia. Są także Finowie. Ale jest to grupa niewielka i w porównaniu do tych wszystkich olbrzymich behemotów kosmicznych, jest to dosłownie kilka osób, które były w stanie stworzyć działający skutecznie program kosmiczny i jednocześnie program kosmiczny, który przynosi pieniądze. Także Rafał Modrzewski. I jestem zdumiony, że być może to tylko ja, ale Państwo mi na pewno powiecie, czy polskie media mówiły coś o tym wydarzeniu. Uważam, że jest ono niezwykłe, ponieważ udowadnia, że praktycznie każdy średnio rozwinięty kraj jest w stanie otworzyć swój własny program kosmiczny, jeżeli stworzy odpowiednie warunki dla bardzo uzdolnionych ludzi, takich jak właśnie Rafał Modrzewski. Niezwykła postać, absolutnie już w tej chwili pod moją lupą i obserwacją. Także będę Państwu dostarczał kolejnych informacji, mam nadzieję, o sukcesach firmy ICEYE i kolejnych satelit, które będą umieszczane na orbicie i kto wie, dokąd doprowadzą te kosmiczne ambicje Rafała. Ja mocno trzymam za nie kciuki. No i tak jak powiedziałem, będę się przyglądał tej całej sytuacji bardzo dokładnie i mam nadzieję, że w Polsce również docenią Rafała za jego niezwykłe osiągnięcia. Nie wiem, ile lat ma ten młody człowiek, ale wygląda na to, że chyba jeszcze nie skończył nawet 30. Także jest to coś absolutnie niezwykłego. I cóż, można tylko pomarzyć, że fajnie by było, gdyby taki właśnie program kosmiczny mógł być również realizowany w Polsce, czego strasznie Polsce życzę. Jest mnóstwo wspaniałych, niezwykle uzdolnionych ludzi, którzy szukają swojego miejsca na świecie, gdzieś w innych krajach, a mogliby to zrobić w Polsce, gdyby im tylko udostępniono, czy dano warunki, czy pozwolono na coś takiego, żeby można było realizować. Ale nie narzekam, bo ponieważ nie znam sytuacji, jaka jest, być może rzeczywiście bardzo trudno jest w Polsce taki program otworzyć i cieszę się, że Rafał Modrzewski, jeszcze raz powtarzam to nazwisko, dlatego, że jest to niezwykły człowiek, jeżeli dokonał już tego, co dokonał w tej chwili, prawdopodobnie jeszcze nie raz pojawi się na falach tej audycji, w Polaraxie oczywiście. Natomiast jak będzie w przyszłości, czy rzeczywiście uda się zrobić takie rzeczy? Oczywiście można gdybać, ale można też posłużyć się, proszę Państwa, astrologią. I zaraz dojdę do tego momentu, dlaczego o tym Państwu wspominam. Astrologia nie jest czymś nowym. Jest to prawdopodobnie najstarszy zawód świata. Starszy od tego, o którym Państwo myślicie, że jest najstarszy. Myślę, że ludzie o wiele wcześniej obserwowali gwiazdy, niż robili pieniądze na pewnych częściach ciała. Także astrologia jest znana od 1000 lat i wygląda na to, że mimo upływu czasu wciąż ma się bardzo dobrze. Zresztą tak samo jak wszelkie proroctwa, jak przepowiednie. I od razu uspokajam, że żadnej historii nie chcę tu Państwu wcisnąć o żadnej owsiance. Także nic o owsiance. Moje pokolenie zostało wychowane w pogardzie do astrologii i w przekonaniu, że jest to symbol ciemnoty i zabobonu. Tymczasem obecne młode pokolenie, co jest bardzo dla mnie interesujące, jest wyraźnie astrologią zafascynowane. Stygma wisząca na astrologii wyraźnie słabnie, a astrologia zaczyna kwitnąć przede wszystkim gdzie? Online oczywiście. Profesjonalne strony astrologiczne przeżywają prawdziwe oblężenie, a zręczni astrolodzy dzisiaj zarabiają więcej niż chirurdzy plastyczni. Niebywałe. Horoskopy mają obecnie oglądalność i to policzono 150% większą niż przed rokiem. Astrologia oczywiście nie jest traktowana jako nauka, bo nie ma żadnych dowodów, że znaki zodiaku mają jakiś wpływ na ludzkie życie. Mimo to, tak myślę, że nie ma wśród Państwa nikogo i mógłbym się chyba nawet założyć, że kto nie znałby swojego znaku zodiaku. Dla wielu ludzi jednak jest to zbyt mało i dlatego właśnie szukają w astrologii odpowiedzi na wiele pytań. Istotne, jak się okazuje, w tej całej historii astrologicznej jest nie tylko data i rok urodzenia, ale także miejsce i jak najdokładniejszy czas urodzin. Wówczas można określić na tablicach położenie innych planet i ciał niebieskich, które niewątpliwie miały wpływ na nasze życie. I ja dokonałem takiego eksperymentu, ponieważ jeden ze słuchaczy Polaraxy, Michał, w kompletnie takiej anonimowej, przyjacielskiej rozmowie na Messengerze wyznał mi, że zajmuje się astrologią i ta rozmowa była pomiędzy nami bardzo sympatyczna. Pan Michał ma olbrzymią wiedzę astrologiczną. I zaproponował mi, że dokona dla mnie opisu mojej osobowości na podstawie właśnie tych danych podstawowych, takich jak data, miejsce i godzina narodzin. I ja, proszę Państwa, lekkomyślnie podałem te dane. I co? I usłyszałem o sobie rzeczy, o których nie przyznałbym się nawet na torturach inkwizycji. To jest niesamowite, ponieważ wszystko było trafione w dziesiątkę, łącznie z fatum ryb, bo ja urodziłem się na pograniczu pomiędzy wodnikiem a rybami. Jestem wodnikiem, ale paru dni brakuje, żeby się zaczęły ryby. I to fatum ryb, jakie nade mną wisi, co jakiś czas odzywa się tymi wszystkimi moimi dziwnymi jazdami, tymi depresyjnymi. I właśnie można powiedzieć nawet o tym moim miejscu urodzenia, że to był właśnie taki wodnik na rybach. I dlatego postanowiłem nawet pana Michała nie pytać o przyszłość. Wolę tego nie wiedzieć. Ale jest to niezwykłe, jak na podstawie tak wątłych wydawało się informacji można stworzyć tak dobry portret. Także jest to bardzo, bardzo interesujące i dlatego właśnie postanowiłem Państwu tą astrologiczną historię opowiedzieć, bo astrologia bardzo kompleksowo mówi o osobowości, o cyklach życiowych, o związkach, na przykład, jakie zawierane są pod gwiazdami, pod planetami. Michał mówił mi, że to wcale nie oznacza na przykład jakiejś fatalistycznej przepowiedni, że to nie ma tak, że to zostało coś zapisane w gwiazdach i to się musi stać. Nie ma żadnego fatalizmu, ponieważ te planety i ten moment, w którym coś się rozgrywa, jak na przykład moment naszego urodzenia, to on właśnie zakreśla pewien potencjał. Możemy skorzystać z dobrej okazji, na przykład dzięki temu, albo na przykład możemy uniknąć dzięki temu nieszczęścia. Także warto jest wiedzieć, dlatego że no, ja się zgadzam z tym, że jest to właśnie potencjał, z którego fantastycznie można skorzystać, mając taką wiedzę. I jak się okazuje, wielu ludziom żyjącym w stresie, a ja czasami żyję w stresie, bardzo pomaga wizyta u astrologa. Może mnie pomogła i dlatego Państwu o tym opowiadam. A obecna młoda generacja jest najbardziej zainteresowana astrologią ze wszystkich żyjących dziś generacji. I mam tu na myśli generację urodzoną po 2000. Ale w sumie nie jest to dziwne. Globalne ocieplenie, walki polityczne, światowy kryzys, wojna nuklearna, one wszystkie te historie spędzają sen z powiek młodych ludzi. I z tego powodu właśnie przyszłość astrologii wygląda znakomicie. Jest taki człowiek tutaj w Stanach, nazywa się Nicholas Chani. Jest to młody astrolog i jego blog przekroczył w tej chwili już ponad 1 milion odwiedzających. Prowadzi on kursy astrologiczne, a ostatnio zaproponowano mu wydanie książki. I tutaj taka historia. Kobieta. Nazywa się Sadia. Pierwsze imię tylko. Obecnie ma 32 lata. W 2013 roku większość swojego czasu spędzała na jakichś byle jakich pracach, zazwyczaj w non-profitowych organizacjach, nie dających żadnych szans na solidną przyszłość. Jej życie zaczęło się powoli osuwać spod jej nóg i nagle uświadomiła sobie na przykład, że 5 dni w tygodniu na 7 dni w tygodniu spędza w barze, kompletnie marnując czas. Nie wiedząc, co z sobą zrobić, w desperacji zaciągnęła z internetu aplikację Astrology Zone. I z zawartych przy jej dacie urodzenia informacji wynikało, że zbliża się dla niej bardzo szczęśliwy moment. Ten moment miał nastąpić w następnym roku, w lipcu, ponieważ Jowisz miał wejść w znak lwa i pozostać tam cały rok. I to miało być dla niej tym szczęśliwym potencjałem do wykorzystania. Była bardzo przejęta Sadia tym, co odkryła i postanowiła przygotować się na nadejście Jowisza. Przestała chodzić do barów, zaczęła gotować w domu, odsunęła się od ludzi, których uznała, że mają na nią zgubny wpływ. I kiedy Jowisz wszedł właśnie w tego lwa, 16 lipca 2014 roku, jeszcze tego samego miesiąca Sadia dostała bardzo obiecującą ofertę pracy. Krótko potem poznała człowieka, który w grudniu, wciąż tego samego 2014 roku, jej się oświadczył. Dziś są szczęśliwym małżeństwem. Ona jest wysoko opłacanym waszyngtońskim prawnikiem i sama przyznała się, że zrobiła to wszystko, bo zalecał jej to horoskop. Zmieniła swoje życie przez horoskop z internetu. Także astrologia jest doskonałym balsamem na kombinację stresu i niepewności co do przyszłości. Dziś Sadia nie zagląda już do horoskopów, jest szczęśliwa w tym miejscu, w jakim się znalazła, ale to właśnie horoskopy zmieniły jej życie. A my żyjemy w czasach, gdzie ilość informacji, które otrzymujemy, jest w stanie precyzyjnie określić nasze miejsce w świecie, pokazując jednocześnie, co może wydarzyć się w przyszłości, ale ludzi to bardzo irytuje. I być może dlatego coraz częściej szukają równowagi w odkrywaniu tego tajemniczego ja. Uciekanie w nierealność jest takim poszukiwaniem wolności, prawdy i sensu. Przypomina to nieco czasy oświecenia w XVII i XVIII wieku, gdzie romantyzm zwrócił ludzi w stronę intuicji, natury i, no i nieznanego oczywiście. Dziś spójrzmy dookoła. Ludzie leczą się kryształami, tybetańskimi gongami, czytają karty tarota. Czy to oznacza, że porzucają swoją racjonalność dla mistycyzmu? Być może nie. Ludzie mogą nie wierzyć w astrologię, ale nadal będą uznawać znaki zodiaków, pod którymi się urodzili, albo będą wierzyć w astrologię, ale nie zrobią niczego, co ona zaleca. Astrologia jest z jednej strony ściemą, ale jest prawdziwa. To paradoksalny wniosek i być może sam paradoks, jakim jest astrologia, jest sam w sobie tą atrakcją. Ludzie na Ziemi czują się dziś bezsilni i zwracają się do gwiazd. Jest to też ucieczka od weterani lewej półkuli, ale dla innych jest to szukanie porządku w chaosie życia, w którym żyjemy. Astrologia jest z jednej strony kosmiczna, a z drugiej osobista. Jest z jednej strony spirytualna, ale i personalna. Jest niewysłowiona, ale i konkretna. Jest w końcu prawdziwa i nieprawdziwa. Astrologia może dawać ulgę w czasie, gdy panują podziały. Może dać wolność, gdy żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest albo białe, albo czarne. Jest jedynką lub zerem. Bo astrologia znajduje swoją odpowiedź we wszystkich odcieniach szarości. A co Państwo sądzicie o astrologii? Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie. I to jest moja przygoda właśnie z astrologią, którą właśnie miałem dzięki temu, że mogłem porozmawiać z jednym ze słuchaczy Polaraxy, co jest jedną ze wspaniałych rzeczy właśnie, jaką przyniósł ze sobą ten program. Także bardzo dziękuję, Michale, za tą rozmowę i mam nadzieję, że przeprowadzimy jeszcze nie jedną. Oczywiście pozdrowienia. Natomiast wracając do audycji, zauważyłem, że dość rzadko opowiadam Państwu o z tych wszystkich starożytnych cywilizacjach. Skupiam się na wiadomościach kosmicznych. Tymczasem te wszystkie starożytności gdzieś leżą odłogiem, a pamiętam jak dziś, że była to kiedyś moja największa pasja, nadal jest. Kiedyś była to główna i wszystko, co starałem się zrozumieć w świecie, wszystkie te historie, jakie się rozgrywają, próbowałem rozumieć, to właśnie szukając odpowiedzi w przeszłości, gdy tymczasem okazuje się, że ten kontekst poszukiwań powinien być znacznie szerszy. Dziś to się oczywiście zmieniło. I co jakiś czas natrafia się na bardzo interesujące informacje. Dziś mam taką dla Państwa, która być może nie jest jakimś przełomem, nie jest czymś bardzo epokowym, ale również rzuca pewne światło na to, co wydarzyło się w Ameryce Środkowej, w Mezoameryce w czasach Azteków. W 1545 do 1550 roku wydarzyło się tam coś strasznego. W państwie Azteków umarło wówczas 15 milionów ludzi. Niewyobrażalna ilość ludzi. Zakładając, że ten teren nie był aż tak gęsto zaludniony, jak jest teraz, można powiedzieć, że opustoszał w sposób niezwykle szybki. W ciągu 5 lat 15 milionów ludzi. Umierali na chorobę, którą Aztekowie nazywali kokolicli. I do dziś w zasadzie jest tajemnicą, czym była ta choroba, która zmiotła Azteków z powierzchni ziemi. Dziś można wiedzieć już troszeczkę więcej. Mówię do dziś, bo ostatnie badania archeologiczne w miejscu zwanym Teposkolula Jokunda, jest to miejsce, które jest zbiorowym grobem ludzi, którzy umarli na tą chorobę, w związku z czym nie ma wątpliwości, że właśnie to było przyczyną śmierci tych pochowanych tam ludzi. I właśnie tam pobrano szczątki tych ludzi pod kątem właśnie badań DNA w poszukiwaniu tego, co właśnie mogło zabić tych Azteków. I okazało się, że wykryto rzeczywiście ślady bakterii i była to Salmonella enterica. Badania dokonano w Instytucie Plancka, także bardzo porządne miejsce do tego typu badań, mimo że one są bardzo trudne, bo w starych kościach bardzo trudno jest znaleźć jakiekolwiek DNA, a tutaj jeszcze naukowcy szukali DNA bakterii i je znaleźli i okazało się, że ten rodzaj salmonelli jest niezwykle rzadki. I działanie tej bakterii wywołuje gorączkę, wymioty, wysypkę i widać to nawet na rysunkach zostawionych w tamtych czasach przez Azteków. Widać ludzi z krwawiącymi nosami, widać ludzi kaszlącymi krwią. Choroba nie zostawia żadnych śladów na szkielecie i dlatego do dziś nikt nie znał, co było jej przyczyną. Dopiero po zbadaniu DNA można było wykryć ślady patogenów. I teraz oczywiście pozostaje pytanie, ponieważ panuje opinia, że te wszystkie choroby przywlekli ze sobą Europejczycy. Były nieznane dla rdzennej ludności środkowej Ameryki. I dlatego wszyscy ci Aztecy, Majowie i inne tamtejsze plemiona padali jak muchy w zetknięciu właśnie z taką nieznaną chorobą, na którą nie byli odporni. I okazało się, że to wcale nie jest takie proste, że niekoniecznie tą salmonellę przywieźli Europejczycy, dlatego że w Europie jest ją bardzo, bardzo trudno znaleźć. I znaleziono do tej pory w Europie tylko jeden taki przypadek, kiedy to w szczątkach norweskiej kobiety, która zmarła w XII wieku, a więc na kilkaset lat przed wizytacją Ameryki Środkowej, znaleziono tego typu właśnie bakterie salmonelli, tego bardzo rzadkiego szczepu salmonelli, która zmiotła z powierzchni ziemi kompletnie cywilizację Azteków. Także dziś wcale nie można już w 100% stwierdzić, że zawinili Europejczycy. Chociaż no, dużo na to wskazuje. Teraz właśnie poszukuje się kolejnych grobów ofiar tej choroby. No i z pewnością z czasem się wszystko wyjaśni, ale jesteśmy na granicy padania kolejnego mitu, że wszystkie te choroby przywieźli ze sobą Europejczycy. Z pewnością nie byli barankami, z pewnością wiele chorób ze sobą przywieźli, ale być może niektóre choroby przybyły do Mezoameryki zupełnie inną drogą. No i te badania rozpoczęły ten proces, także z pewnością w przyszłości, mam nadzieję bliskiej, dowiemy się. Natomiast kiedy już jesteśmy w tych starożytnościach, to niektóre z nich praktycznie w sposób niezmieniony przetrwały do naszych czasów. Wyobraźmy sobie, ze 200 młodych ludzi ubranych w tradycyjne doti. Są to te takie spodnie zwinięte z jednego długiego, wielkiego pasa materiału, gdzie ci ludzie siedzą sobie po turecku i oczywiście cała rzecz dzieje się w Indiach. I ci ludzie zbierają się po to, aby móc razem recytować Wedy. Także jest to niezwykle stara tradycja, mająca kilka tysięcy lat i trwa ona w zasadzie w niezmienionej formie do dziś. I do takiej sali, do takiego miejsca, gdzie ma się odbyć recytacja, wchodzi nauczyciel zwany panditem. Wówczas sala cichnie i kiedy daje on znak, rozpoczynana jest recytacja. I zazwyczaj ona wygląda w ten sposób, że jeden rząd tych ludzi siedzących po turecku recytuje jeden wers, natomiast drugi wers recytowany jest przez następny szereg. I tak na zmianę. I z pewnością nie byłoby w tym nic takiego fascynującego i dziwnego, gdyby nie to, że te Wedy są niezwykle długie i czasami taka recytacja trwa przez wiele godzin. Recytuje się z gestykulacją, dlatego że gesty wskazują tonację, która reguluje sposób tej całej recytacji i powoduje to hipnotyczny efekt. Dźwięk takiego tekstu wypełnia szczelnie całe pomieszczenie i dosłownie nasącza sobą mózg i ciało. I taki na przykład tekst zapisany w sanskrycie, taki jak Shukla Yajurveda, jej recytacja trwa 6 godzin, proszę Państwa, non-stop. I nie można się nawet pomylić. I w Indiach nadal ta starożytna metoda zapamiętywania jest standardem nauczania. Ludzie uczą się tego wszystkiego na pamięć. Także dzięki temu tradycja jest nieustannie żywa, a samo zapamiętywanie wzmacnia oczywiście nie tylko pamięć siłą rzeczy, ale i myślenie. Odkryto przy okazji, że sam sanskryt jako język skonstruowany jest tak, że nawet człowiek z innej kultury, który pozna ten język, nieoczekiwanie zdumiewa innych swoją pamięcią. Także sanskryt stymuluje pamięć. I ludzie, którzy na przykład z kręgu europejskiego czy amerykańskiego, którzy nauczą się sanskrytu, są w stanie zapamiętywać znacznie łatwiej i znacznie więcej. Z dużą dokładnością odtwarzają całe zdania, na przykład nudnego wykładu w jakiejś tam uczelni. Wielokrotnie robiono tego typu takie eksperymenty i okazuje się, że właśnie jest to wynikiem sanskrytu. Dlatego cały ten fenomen nazwano efektem sanskrytu. No i oczywiście nauka się tym zainteresowała. Mnie to też bardzo interesuje, dlatego że przygody mózgu są niezwykle fascynujące. Możliwości naszego mózgu są ogromne. Jego sposoby na jego stymulację, wzmacnianie, osłabianie są niewiarygodne. Także jest to niezwykły dla mnie temat. Jest to temat atrakcyjny. I dlatego dzisiaj Państwu o tym opowiadam. No i oczywiście, kiedy sanskryt okazuje się, że wpływa na zapamiętywanie i na pracę umysłu, siłą rzeczy zainteresowali się tym naukowcy. I takim naukowcem jest James Hartzell. Jest to neurolog kognitywny z Uniwersytetu w Toronto, który właśnie posługuje się sanskrytem i postanowił zbadać ten fenomen. I Ten fenomen został zbadany przez uniwersytety w Indiach, a także w Kanadzie. Wówczas do tego eksperymentu zatrudniono szereg najrozmaitszych indyjskich panditów, czyli ludzi, którzy zapamiętali całe 3000 lat oralnej tradycji swojego kraju i oczywiście postanowiono zbadać ich pod tym kątem, w jaki sposób działa mózg. I badano ten mózg metodą rezonansu magnetycznego i brano pod uwagę w przypadku doboru tych panditów ich wiek, ich płeć, czy byli prawo, czy leworęczni, a także takie elementy jak na przykład, które oko jest dominujące, czyli jaka jest preferencja mózgu do otrzymywania obrazu z jednego oka nad obrazem z drugiego, niedominującego oka. I wreszcie, czy ci ludzie znali inne języki na przykład. I odkrycia, jakich dokonano w wyniku tych badań, były zdumiewające. Wiele regionów mózgu panditów okazało się być znacznie większe niż u innych ludzi i posiadało co najmniej 10% więcej szarej substancji i znacznie grubszą korę mózgową. W prawym hipokampie, odpowiedzialnym za konsolidację pamięci i orientacji, znaleziono szczególnie dużo tej szarej substancji, a bez hipokampów nie jesteśmy w stanie nic zapamiętać. Pamięć jest przenoszona przez oba hipokampy, ale prawy odpowiedzialny jest za wzorzec, taki jak dźwięk, przestrzenność, wizualizacja i zwiększona ilość szarej substancji u panditów jest tutaj oczywiście logiczną konsekwencją. Także kora mózgowa na prawej półkuli jest odpowiedzialna za mowę i za dźwięk głosu i ta kora była również u panditów grubsza. Czy w takim razie pandici są bardziej odporni na takie choroby jak Alzheimer, Parkinson? Być może tak. W Indiach jest to niezwykle rzadka choroba i naukowcy właśnie zastanawiają się nad tym, czy być może terapia polegająca na zapamiętywaniu tekstu pozwoli cofnąć chorobę, albo na przykład utrzymać starszych ludzi w bardzo dobrej kognitywnej formie. No i podczas właśnie jednych z takich doświadczeń, kiedy badano mózg panditów, podczas recytacji tekstu po 2 godzinach pandici nagle przestali recytować. Obserwujący urządzenia naukowiec zapytał szybko, co się stało. Na to jeden z panditów powiedział, że jeden z nas się pomylił. Naukowiec oczywiście powiedział, że jemu to wcale nie przeszkadza, żeby kontynuowali. Ale pandici powiedzieli, że im to przeszkadza i zaczęli recytację od początku. I tak przez następne 6 godzin. Także niezwykła historia i niezwykła sprawność mózgu dzięki właśnie zapamiętywaniu, a także przy okazji znajomości bardzo starożytnego języka, który jak się okazuje jest ciągle żywy i ciągle używany i recytowany i nauczany. To chyba wówczas przez to możemy sobie wytłumaczyć, jak to się stało, że Indie z kraju, który nigdy nie był traktowany zbyt poważnie jako jakaś potęga gospodarcza, wyrósł prawdziwy azjatycki tygrys z własnym programem kosmicznym i z wieloma ludźmi, których poziom inteligencji i poziom wiedzy jest znacznie przewyższa wszystkich innych, nawet Chińczyków. Także jest to coś niezwykłego i być może w tym sanskrycie tkwi ta cała tajemnica tego sukcesu Hindusów właśnie w nauce. Natomiast my, nawet nie trzeba się za bardzo rozglądać, żeby stwierdzić, że żyjemy w niezwykłych czasach. Jesteśmy świadkami ujawnienia na temat UFO. Jakiekolwiek by to ujawnienie nie było, nigdy nie była dyskusja na temat UFO tak otwarta, jak jest teraz. Na naszych oczach niemalże w Wielkiej Piramidzie odkryto nieznaną komnatę. Przyzwyczailiśmy się już do istnienia eksoplanet, które być może kiedyś staną się nowym domem dla ludzkości. Na pustyni Nazca odkryto dziwaczne trójpalczaste mumie. Coraz więcej mówi się o kwantowych komputerach, które będą przełomem w światowej technologii. Odkrywamy świat równoległy, odkryliśmy Göbekli Tepe, które ekspediuje ludzką historię i w zasadzie historię całej naszej cywilizacji w naprawdę zamierzchłą przeszłość. I wkrótce Chyba każdy na naszej planecie zauważy, że świat wcale nie wygląda tak, jak nam się mówi o tym od wielu lat. Mówię o tym dlatego, że lada chwila będziemy być może świadkami kolejnej sensacji, dlatego że 2 lutego w Los Angeles w hotelu Marriott odbędzie się konferencja prasowa i na tej konferencji prasowej Brien Foerster i L.A. Marzulli pokażą światu rezultaty z badań genetycznych przeprowadzonych na wydłużonych czaszkach z Peru. Wydłużone czaszki z Peru fascynują mnie od wielu, wielu lat. Udało mi się je zobaczyć osobiście i tajemnica tych czaszek do dziś nie jest odkryta. Bardzo trudno jest stwierdzić jednoznacznie, czy były te czaszki w jakiś sposób kształtowane, czy też ludzie, którzy je posiadali, byli tak stworzeni i zbudowani genetycznie, że po prostu te czaszki w sposób naturalny były wydłużone, zwłaszcza że mózg w takich czaszkach zazwyczaj był jakieś 20–30% większy od naszego mózgu. Także za 2 tygodnie będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia, które być może zmieni istniejący paradygmat. L.A. Marzulli jest taką nową, ale nie nową osobą w przypadku wydłużonych czaszek, bo pamiętamy, kolejność jest taka, że najpierw był Lloyd Pye i jego czaszka kosmicznego dziecka. Później Brien Foerster zaczął mówić bardzo dużo o wydłużonych czaszkach. Co chwila wybuchały jakieś historie, że te badania są prowadzone w jakichś kiepskich warunkach i dlatego nie można je serio brać pod uwagę. Wtedy pojawił się L.A. Marzulli. L.A. Marzulli jest znany przede wszystkim z tego, że napisał kilka książek o Nefilims, a także nakręcił serial. Dziś ten serial ma 10 odcinków. Tak mi się wydaje, Na szlaku Nefilim się nazywa. I L.A. Marzulli z jednej strony jest pastorem, jest chrześcijańskim pastorem, ale z drugiej strony jest niezwykle otwarty na to, w jaki sposób mogła wyglądać prawdziwa historia ludzkości. I dlatego wiele historii opisanych w Biblii traktuje bardzo poważnie i rzeczywiście uważa, że tym zwrotnym punktem w naszej historii byli właśnie Nefilims. I bada Nefilims właśnie w tych starożytnych tekstach. Obecnie uczestniczy w tych badaniach genetycznych nad wydłużonymi czaszkami, a materiał genetyczny pobrano z 15 takich czaszek. Informacje na ten temat zostaną zebrane w jednej publikacji i tam będą mieli tam swoje artykuły właśnie Marzulli, Foerster, Richard Shaw, który jest od początku w tej całej historii, Chase Klecke jest bardzo znaną postacią amerykańskiej ufologii, dlatego że przez wiele lat była w zarządzie MUFON, a jej ostatnia historia z nią związana to są właśnie dokończenie badań nad czaszką gwiezdnego dziecka Lloyda Pye i stwierdzenie, że jednak jest to czaszka ludzka. Będą też antropolodzy, lekarze, którzy będą wypowiadać się na temat wydłużonych czaszek. A badania nad nimi trwają bardzo długo, zajęły do tej pory 5 lat i zaczęły się mniej więcej w 2013 roku. Mniej więcej dlatego, że samo uzyskanie pozwolenia na pobranie próbek tych czaszek do badań genetycznych zajęło aż 2 lata. Tyle czasu zajęło peruwiańskim biurokratom wydanie takiego pozwolenia. Marzulli i Foerster od razu zarzekają się, jeszcze zanim się ta konferencja rozpoczęła, że z pewnością nie będzie definitywnej odpowiedzi, ostatecznej odpowiedzi, kim byli ludzie z Paracas, czym była ta kultura z Paracas i kim byli ludzie o wydłużonych czaszkach. Jeszcze nie ma takiej pewności, natomiast główny powód zwołania tej konferencji prasowej jest taki, że oczywiście nie tylko chodzi o poinformowanie zainteresowanych, na jakim etapie są w tej chwili badania, ale także chodzi o to, aby kontrolować nadal temat wydłużonych czaszek, żeby kontrolować tą narrację, żeby nie stało się to, co stało się w przypadku UFO, kiedy przez 70 lat UFO badali badacze, niezależni badacze, w różny sposób i na różnych poziomach i nagle w jednej chwili całą tą historię usiłuje przejąć CIA, i przejąć ją w 100%, przejąć tą właśnie całą narrację i mieć swoje ostateczne zdanie na temat tego, czym jest UFO i z jakim fenomenem mamy do czynienia. Być może coś podobnego mogłoby się stać z wydłużonymi czaszkami, że ktoś inny przejąłby tą całą historię. Dlatego i Marzulli, i Foerster, żeby utrzymać tą niezależność w ich badaniu, chcą ten temat troszeczkę nagłośnić, spopularyzować go i przy okazji zebrać funduszy pozwalających na rozpoczęcie prac wykopaliskowych w nekropoliach Paracas. A jest to rzecz niezwykle kosztowna. Obecne badania mogły zostać przeprowadzone tylko dlatego, że znalazł się patron, znalazł się sponsor z wielozerowym kontem, który zdecydował się pokryć właśnie koszty tych bardzo drogich badań, wciąż bardzo drogich badań. Dlatego, proszę Państwa, że mamy tutaj do czynienia z kośćmi, które mają 2000-3000 lat. Więc im starsze są kości, tym trudniej jest wyselekcjonować DNA do badań, tym trudniej jest wyselekcjonować próbki. Dlatego właśnie w tych badaniach uczestniczą w tej chwili 3 laboratoria. Jedno z nich jest to bardzo znane laboratorium Paleo DNA Lab w Kanadzie. Natomiast 2 inne chcą nadal zachować anonimowość. Zdają sobie sprawę, że kwestia i historia wydłużonych czaszek jest niezwykle kontrowersyjna i ewentualnie jest to historyczny dynamit, który rozsadzi parę legend na temat przeszłości naszej Ziemi, a zwłaszcza Ameryki Południowej, być może nie tylko, dlatego nie chcą w tym uczestniczyć. No i robią te badania, dlatego że ktoś za nie płaci, robią je jako usługę, ale nie chcą podać swojej nazwy, nie chcą, aby nazwa laboratorium była właśnie na tych całych wynikach badań. Natomiast wracając do Marzulliego, jego zawsze intrygowało, kim byli opisani w Starym Testamencie Nefilims, Refaims, Anakim, Emim, Giborim. I ludzie ci, tak chyba ich można nazwać, opisani w Starym Testamencie, żyli na terenie, który później nazwano Ziemią Obiecaną, a która dziś nosi nazwę Izrael. I pytanie brzmi, kim oni byli i w ogóle co tam robili. Na przykład Józef Flawiusz, historyk żydowski, rzymski, żydowski historyk, opisywał Nefilims jako gigantów. I że Żydzi dostali zadanie od Boga, od Jahwe, żeby tych gigantów zniszczyć. I kto wie, być może ludzie o wydłużonych czaszkach w Paracas byli uchodźcami z Bliskiego Wschodu. Taką teorię bardzo śmiałą stawia Marzulli, dlatego że ci wszyscy Nefilims i Anakims, Refaims znikają z historii, znikają ze Starego Testamentu około 3500 lat temu i w tym mniej więcej czasie pojawia się w Ameryce Południowej kultura Paracas. Na dodatek ludzie z Paracas, ludzie o wydłużonych czaszkach różnią się pod każdym względem od innych zamieszkujących ten rejon ludzi. Nawet to, w jaki sposób wykonywane było przez lud Paracas rzemiosło, różni się od wszystkiego, co znane było w ówczesnym świecie. Ich tkaniny były niezwykłe. Miały 4 razy więcej splotów na centymetrze kwadratowym niż najlepsze tkaniny, na przykład tkane w tym czasie w Europie. I jeśli okaże się, że ci ludzie przybyli z Bliskiego Wschodu, no po prostu trzeba będzie po raz kolejny przemyśleć tą całą historię. A są ku temu powody, bo o ile nie udało się wyselekcjonować DNA z jądra komórkowego, bo jest to bardzo trudne, nieco tego materiału wyselekcjonowano, udało się dokonać takiej ekstrakcji, ale nie jest tego wystarczająco dużo, aby móc stworzyć całą sekwencję. O tyle udało się dokonać ekstrakcji tego mitochondrialnego DNA, dzięki czemu można ustalić haplogrupę, która mówi o pochodzeniu testowanych ludzi. Na przykład ludzie z Bliskiego Wschodu mają haplogrupę T2b i Marzulli sugeruje, że znaleziono taką właśnie haplogrupę w wydłużonych czaszkach. Znaleziono też haplogrupy sugerujące europejskie pochodzenie tych ludzi, europejskie pochodzenie ludzi z Paracas. Nawet nie tylko ich wygląd był inny, na wielu czaszkach zachowały się na przykład włosy i te włosy są koloru rdzawego, czasami wręcz blond. Także włosy miały kompletnie nietypowy kolor w porównaniu do wszystkich ludów amerykańskich, którzy są czarnowłosi. Paracas wyglądali zupełnie inaczej. Czy mogli dotrzeć 3500 lat temu do Ameryki Południowej? Trudno to sobie wyobrazić, ale dokonano przecież takiej próby. W końcu nie tak dawno, bo w połowie XX wieku Thor Heyerdahl zbudował łódź z papirusu, z trzciny, nazwał ją Ra. I tą łodzią dopłynął do Barbados, co udowadnia, że ludzie z Afryki mogli dotrzeć do Ameryki Południowej, mogli przejść z Bliskiego Wschodu do Afryki i w ten sposób dotrzeć do Ameryki Południowej. Także istnieje potwierdzona możliwość, że czegoś takiego można dokonać. Nie jest to teoria. Thor Heyerdahl dokonał tego właśnie na papirusowej łodzi Ra, a w zasadzie Ra 2, bo dokonał dwóch prób. Pierwsza łódź nie dopłynęła, zatonęła zanim dotarła do Ameryki Południowej, natomiast druga już dotarła na podstawie doświadczeń zdobytych z pierwszego rejsu. Ciekawe też spostrzeżenie na temat wydłużonych czaszek dokonała Marcia Moore. Marcia Moore jest forenzykiem, jest artystą jednocześnie i ona na podstawie różnych anatomicznych znalezisk, jakie dokonuje na przykład policja, jest w stanie odtworzyć trójwymiarowy portret osoby, bądź ofiary, bądź kogoś, kogo się ściga. Marcia Moore jest kimś niezwykłym, ma niezwykły talent w budowaniu tego typu właśnie trójwymiarowych portretów. No i właśnie ona, będąc w tym projekcie, na podstawie tych czaszek dokonała takiego stworzenia, takiej próby, takiego portretu człowieka z Paracas. I okazało się, że znalazła bardzo interesujący element anatomiczny. Okazało się, że ta czaszka była nieco inaczej zawieszona czy ustawiona. To połączenie rdzenia kręgowego z mózgiem jest nietypowe, nie takie jak na przykład u Państwa czy u mnie. Było ono nietypowe z tego względu, że ludzie ci, gdyby mieli to połączenie takie jak my mamy, mieliby kłopoty z poruszaniem głową, dlatego ich szyje musiały być nieco dłuższe niż nasze. A co ciekawe, ten lud Anakim, czyli po polsku chyba się ich nazywa Anakici. Anakici są opisani w Mojżeszowej Księdze Liczb. Tam zdaje się jest taki tekst, że widzieliśmy tam nawet olbrzymów, Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Tak jest, Anakici są opisani w Księdze Liczb. Paracas nie wyglądają na wielkoludów, natomiast być może to wielkoludztwo, te historie o tej gigantyczności wynikały z oceny pewnych właśnie elementów budowy, jak na przykład tej długiej szyi, bo Anakici w tłumaczeniu może również oznaczać człowieka z długą szyją. Także jest to interesująca hipoteza, zwłaszcza że Marcia Moore nigdy nie słyszała o Anakitach, o Anakim. Lubię mówić Anakim, dlatego że kojarzy mi się z Anakinem, oczywiście z Gwiezdnych Wojen. Prawdopodobnie jego imię jest ściągnięte i lekko zmienione ze Starego Testamentu. Także za 2 tygodnie odbędzie się konferencja prasowa na temat wydłużonych czaszek. Uważam, że będzie sensacyjna. Będzie trwała aż 4 godziny. Będzie ją można obejrzeć w internecie. Niestety kosztuje to, albo stety. Kosztuje to 9,99 i w moim przypadku użyję funduszy, jakie zebrałem dzięki patronom, ażeby móc mieć dostęp do tego typu informacji, a jednocześnie móc wesprzeć tą całą historię wydłużonych czaszek, z którymi jestem chyba już od bardzo, bardzo dawna. Od wielu lat obserwuję, w jaki sposób rozwija się ta cała historia wokół wydłużonych czaszek, jak bardzo nauka unika podania jakiejś definitywnej odpowiedzi na ich temat i stara się zepchnąć gdzieś w jakiś zakątek historii taki, żeby o tym najlepiej zapomnieć i więcej do tego nie wracać, ale z pewnością tak się nie wydarzy. Także myślę, że powoli nadchodzi czas, ażeby być może pokusić się o stworzenie czegoś poważniejszego, większego, żeby jeszcze raz powrócić do wydłużonych czaszek i spróbować zebrać tą historię w jedną całość. W jakąś być może pozycję tak zwaną literacką, ale to się wszystko okaże. Będzie oczywiście dużo zależało od tego, o czym opowiedzą w Hotelu Marriott 2 lutego tego roku. Także to była dzisiaj, proszę Państwa, ostatnia informacja, którą Państwu chciałem przekazać. I kończąc dzisiejszą audycję, jeszcze raz chciałbym podziękować moim patronom. Dziękuję im ogromnie, dlatego że z grona mojego patronu w ostatniej audycji mówiłem Państwu, że miałem ich 11 i do drugiej rundy, bo Patronite polega na tym, że ktoś zobowiązuje się do w jakiś sposób wspierania mnie każdego miesiąca. Oczywiście w każdej chwili może to przerwać. Do tej pory żaden z moich patronów tego nie zrobił, za co jestem im ogromnie wdzięczny, chociażby z tego powodu, że mam nieco kapryśny charakter. Czasami pracuję ciężej czy dłużej i robię więcej audycji, czasami robię ich mniej, dlatego że leżę gdzieś półżywy i patrzę się troszeczkę w sufit, obserwując różne bardzo ciekawe zakamarki na takim suficie i nie ma na nic po prostu siły. Ale okazało się, że w tym miesiącu moich patronów przybyło i dlatego mam całą listę dziękczynną i szczerych i gorących podziękowań dla Państwa. Dziękuję Panu Jędrzejowi, druga runda, bardzo dziękuję Panie Jędrzeju, Panu Przemysławowi podobnie, Panu Mariuszowi z dziewczyną. A oczywiście, skoro mowa o dziewczynach, to pierwsza kobieta, która przełamała monopol panów Patronite, czyli można powiedzieć Walentyna Tiereszkowa Polaraxy, pani Kasia wraz z mężem Arkiem. Bardzo dziękuję Państwu. Pani Kasia i pan Arek wspomagają mnie także szczerą sympatią, listami. Jest to ogromnie cenne. Mamy wspaniałą dyskusję i bardzo się cieszę z tego naszego poznania siebie nawzajem i z tej naszej korespondencji. Także bardzo dziękuję pani Kasi. Pani Kasia z kolei nieco ośmieliła inne panie i dziś w Polaraxie, jeśli dojdzie do tego, że trzeba będzie w marcu zrobić Dzień Kobiet, to będzie on wyglądał całkiem sympatycznie i całkiem okazale, bo na przykład pani Ania N, drugi miesiąc, pani Anna wspiera Polaraxę. Pani Anno, bardzo dziękuję. A jest jeszcze wśród nowych patronów Polaraxy druga pani Ania K, a także pani Mariola. Także jest spora grupa pań. I serdecznie Państwu dziękuję. Oczywiście muszę także wyliczyć z przyjemnością ogromną następnych moich patronów, bo dołączył także pan Marek i pan Jacek i dołączył także bardzo szczodry, proszę Państwa, zaskakująco szczodry pan Robert i serdecznie Państwu za to wszystkim dziękuję, że chcecie, żeby ta audycja trwała, wspomagacie mnie na tyle, ile możecie i te wszystkie moje fantazje i te wszystkie moje projekty. I co ciekawe, i tu muszę wszystkim Państwu słuchającym się powiedzieć, nie są to ani wyrzuty, ani namawiania, ani nic takiego, że mimo, że pozwalam Państwu, którzy mnie wspierają, mieć jakiś wpływ na audycję, nikt z moich patronów jeszcze nie powiedział mi, o czym mam opowiadać w tej audycji i o czym ma być ta audycja. W żaden sposób na to nie wpłynął. Czyli pozwalacie mi Państwo na zachowanie absolutnie pełnej niezależności i za to jestem szczególnie Państwu wdzięczny. Jest to ogromnie ważne i cieszę się bardzo z tego i wyglądam od Państwa jakichkolwiek informacji na temat, co ewentualnie chcielibyście usłyszeć. Oczywiście wywiążę się ze wszystkich moich zobowiązań. Jeszcze troszeczkę to potrwa. Wygramolę się z tej zimy i wszystko już, mam nadzieję, pójdzie jak spłatka, przynajmniej tak wskazują poprzednie moje latka, żeby ładnie zabrzmiało taką rymowanką. A skoro już jest mowa o tych pieniądzach, to chciałbym tutaj również przy okazji wyjaśnić pewne finansowe sprawy. Przede wszystkim nie jestem biznesmenem i Polaraxa nie jest biznesem, nie jest sposobem na zarabianie pieniędzy. Jest swego rodzaju fantazją. Nie wiadomo, dokąd ona doprowadzi. Przyznałem się Państwu niedawno, że wspaniale, cudownie by było, gdybym kiedyś mógł po prostu żyć dzięki Polaraxie. Czy jest to możliwe? Prawdopodobnie nie. Jestem realistą w końcu, mimo bardzo wybujałej fantazji, ale fantazja jest takim przyjemnym narzędziem, takim elementem, gdzie można sobie wyobrazić pewne rzeczy. Także Polaraxę nie tworzę po to, żeby zarabiać pieniądze, bo ja się po prostu do tego nie za bardzo też nie nadaję. Mój garnitur genetyczny, najlepszy garnitur, jaki posiadam, ma swoje braki. A jeden z tych braków to jest brak chciwości. To mnie po prostu z biznesu eliminuje. Natomiast oczywiście mam swoje pragnienia i to są pragnienia szczególne. Pragnieniami są na przykład takie rzeczy jak książki, jak chęć odwiedzenia takich miejsc jak Wyspa Wielkanocna, na której nigdy nie byłem, A nawet jeśli będzie taka możliwość, a być może będzie, wszystko na to wskazuje, żeby dotrzeć na orbicie, również chciałbym tam dotrzeć. Również chciałbym popatrzeć na świat właśnie z wysoka, z kosmosu. I czy eksperyment z Polaraxą jest w stanie coś takiego umożliwić? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Już bardzo dużo umożliwił. Na przykład w tej chwili mikrofon i mikser, który posiadam, został zakupiony całkowicie z powierzonych mi przez państwo środków. I już to jest wielkim i niesamowitym efektem. Są oczywiście inne cele. Oczywiście jest kilka książek na liście, którymi nie omieszkam się pochwalić, a no... Także, jak już wspomniałem wcześniej, będzie to także opłata dostępu do informacji na temat wydłużonych czaszek. Jest to chyba zrozumiałe, no bo to, co robią ci ludzie, badając genetycznie kulturę z Paracas, ma olbrzymie znaczenie. I ja w tym momencie w imieniu państwa, w imieniu słuchaczy Polaraxy też dokładam tą cegiełkę. I nawet jeżeli będzie to symboliczna cegiełka, to w jaki sposób w tym wszystkim razem uczestniczymy. Chciałbym też na przykład, żeby taka cegiełka latała w przestrzeni kosmicznej na satelicie ICEYE, o której państwu dzisiaj opowiadałem. Mam jeszcze wiele innych projektów, także na to wszystko są te środki. Oddzielam je kompletnie od mojego życia prywatnego. Na moje prywatne życie wystarcza mi to, co mam, natomiast to wszystko, co otrzymuję od państwa, i jest to również część wspaniałej przygody, jest przeznaczone wyłącznie na tworzenie i no, udoskonalanie w jakiś sposób tego programu. A pomysłów mam bez liku, także myślę, że na jakiś czas wystarczy, żeby co jakiś czas państwa czymś zaskoczyć. Natomiast zanim już zupełnie się z państwem pożegnam, bo się to moje pożegnanie przedłuża, chciałbym jeszcze uprzedzić, że przez najbliższe 2 tygodnie Polaraxa może pokazywać się bardzo nieregularnie, ale jest to możliwość i może być nawet tak, że nie pokaże się wcale. Już mówię dlaczego. Każdego roku od wielu lat jest to taka moja tradycja, w zasadzie sposób, czasami myślę, na ratowanie życia pomiędzy styczniem a lutym, kiedy jest mi najgorzej i najbardziej źle i trapi to moją całą rodzinę, jadę szukać słońca, chociaż na 2 tygodnie. I dzieje się tak właśnie od lat, ten rok nie będzie inny. Takie sytuacje planuję bardzo, bardzo wcześnie, po to właśnie, żeby przeżyć jakąś zimę, która zwłaszcza w lutym ma dla mnie tą swoją kuluminację, rozszarpuje duszę, ciało na kawałku, jest po prostu źle. I dlatego właśnie planuję takie wyjazdy bardzo wcześnie i wszystko czeka. I teraz taki moment właśnie nadchodzi, że czas mi ruszyć w drogę. Poszukać właśnie troszeczkę tego słońca. I znikam już w ten piątek, ale nie znikam oczywiście w otchłani piekieł, ani w jakimś miejscu zapomnianym przez świat i ludzi. I będę próbował do państwa mówić właśnie z tej, na odległość, na tyle, na ile będą pozwalały warunki. I pomyślałem sobie, że być może jest to szansa na nową odsłonę Polaraxy. I będzie to Polaraxa w drodze. Jeżeli tylko gdzieś będzie internet, będę chciał państwu opowiedzieć parę kolejnych historii w zupełnie innych dekoracjach. Także to będzie ewentualnie niespodzianka. Mam nadzieję sfilmować wszystko dookoła, no i złożyć z tego państwu odpowiedni meldunek. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i życzę państwu dobrej nocy. Dobranoc, mówił Krys Miekina.